Zastanówmy się nad rynkiem torebek foliowych. Torebek foliowych. Wybrałem akurat ten rynek, bo z torebkami foliowymi wiążą się pewne koszty, których nie bierze się pod uwagę ani z perspektywy konsumenta, ani producenta. To jest krzywa popytu na torebki, kreowanego głównie przez sklepy. Krzywa popytu, czyli krzywa korzyści krańcowych. Z tej pierwszej wyprodukowanej torebki sklep zyskuje ogromną korzyść, bo może ją dać swojemu klientowi, aby mógł zanieść zakupy do domu. Korzyści krańcowe z kolejnych torebek są coraz mniejsze. Natomiast ta zielona krzywa, jak pewnie wiecie, to krzywa podaży, którą można traktować jako krzywą kosztów krańcowych. Wyprodukowanie pierwszej torebki wiąże się z kosztem alternatywnym 1 centa, a koszt kolejnych coraz bardziej rośnie. Mamy też punkt równowagi. Ilość równowagi wynosi 3,5 miliona torebek, a cena równowagi wynosi 2 centy za torebkę. Gdyby ten wykres uwzględniał wszystkie koszty i korzyści, to ten obszar oznaczałby całkowitą korzyść, jaką powiedzmy Cały kraj, środowisko naturalne oraz producenci i konsumenci, którymi w tej sytuacji są sklepy, odnosi z tej transakcji. Korzyść krańcowa większa od kosztu krańcowego. Cały ten obszar to łączna nadwyżka. Pokazywałem to już wielokrotnie. Zajmijmy się teraz ukrytym kosztem torebek foliowych, który nie został wliczony w te koszty i korzyści krańcowe bo torebki foliowe mają negatywny efekt zewnętrzny. Negatywny efekt zewnętrzny, z którym wiąże się koszt. To negatywny efekt, bo wiąże się z nim dodatkowy koszt, który nie został uwzględniony w tej krzywej kosztów krańcowych. Są i pozytywne efekty dające korzyść. Na przykład w przemyśle drzewnym występuje korzyść społeczna związana z sadzeniem drzew. Wiadomo, jakie negatywne efekty produkcji torebek mam na myśli. Walają się przy drogach, ktoś musi je sprzątać, stanowią też zagrożenie dla środowiska. Zwierzęta mogą je zjeść i się nimi udławić, albo zaplątać się i utonąć. Zostaje więc zamówiona ekspertyza, która wycenia negatywny efekt zewnętrzny związany z torebkami foliowymi na 2 centy za torebkę. Innymi słowy, koszt krańcowy ponoszony przez społeczeństwo i środowisko ponad koszt producenta wynosi 2 centy za torebkę. I teraz, jeśli uznamy tę ekspertyzę za wiarygodną, bo nie jest łatwo to policzyć, jeśli uznamy ten koszt za prawdziwy, to jaka w tej sytuacji będzie optymalna wielkość produkcji i co się stanie, jeśli tyle wyprodukujemy? Narysujmy zatem nową krzywą, bo to koszty krańcowe tylko producenta. Narysujmy krzywą określającą koszt krańcowy całego kraju. Pierwsza torebka kosztuje wytwórcę 1 centa, ale cały kraj o dwa centy więcej. Łączny koszt krańcowy wynosi 3 centy. Możemy więc narysować inną krzywą podaży, którą można traktować jako łączny koszt krańcowy producenta i kraju z jego społeczeństwem i środowiskiem. Teraz możemy rozważyć sytuację w kategoriach łącznej korzyści. Łącznej korzyści netto. Sklep, który kupi tę pierwszą torebkę, wciąż zyskuje ponad 5 centów korzyści, ale korzyść netto dla kraju nie jest już całym tym odcinkiem aż do 1 centa. Jest tylko tym kawałkiem, różnicą między 5 a 3. To korzyść krańcowa netto, czyli łączna korzyść krańcowa po odjęciu łącznego kosztu krańcowego uwzględniającego efekty zewnętrzne. Kolejna torebka koszt krańcowy jest nieco wyższy, korzyść krańcowa nieco niższa, ale kraj jeszcze na tym nie traci. Kraj jako całość wciąż odnosi z niej korzyść. I tak jest do chwili, gdy dotrzemy do tego drugiego punktu równowagi. Gdy miniemy ten punkt, Teraz myślimy zarówno o interesie państwa, jak i środowiska. Za, za tym punktem koszt krańcowy każdej kolejnej torebki przewyższa korzyść krańcową z tej torebki. Zatem wychodząc poza ten punkt ponosimy ukryte koszty, które stopniowo zjadają nam całą tę korzyść. Gdybyśmy utrzymali produkcję aż do tego starego punktu równowagi, purpurowe pole jest chyba większe niż żółte to korzyść dla społeczeństwa stałaby się ujemna. Uzyskalibyśmy ujemną łączną nadwyżkę. Nie przedstawiałem tego dotąd w ten sposób. Zbędna strata społeczna rzadko pojawia się po tej stronie punktu równowagi. To purpurowe pole to ujemna nadwyżka. Ujemna nadwyżka. Gdybyśmy byli Oświeconym królem naszego kraju, chcącym zważyć wszystkie koszty i korzyści foliowych torebek, by wybrać optymalną korzyść dla społeczeństwa i środowiska, to wybralibyśmy taką cenę równowagi jakieś 3,5 dolara oraz ilość równowagi oraz ilość równowagi wynoszącą na około 1 800 torebek. Nie chcielibyśmy tego nadmiaru w praktyce umniejszającego korzyść naszego kraju.